Karol Kułacz. Faulowany przez Vanata. I to jest żółta kartka dla Vanata. To jest żółta. No i jest przejęcie przez Rogurza. Czeka na piłkę Podolski. Rogurz sam. Czystym śliskiem, mówi Patryk Greckiewicz. No i już akcja z drugiej strony. Suchocki, Świetlik. Piłka przechodzi pod nogami Świetlika. Suchocki strzelcem bramki. Michał Suchocki, zawodnik z numerem 23, zdobywa drugą bramkę dla drużyny Eurodrobiu. Szybko przeanalizujmy tą sytuację. Jeszcze raz tutaj szukał, no myślał, że będzie faul. Przeanalizujmy sobie dokładnie tą sytuację. Jeszcze raz od początku. Tutaj ruszył Rogurz. Tutaj czysty wślizg, było uderzenie najpierw w piłkę. Sędzia puścił grę szybciutko, Saja wznowił futbolówkę. No i piłka pod nogami Świetlika.